uwertura do już piątej, pierwszej z jubileuszowych jego edycji. Nie tylko życzymy sobie, ale żywimy też głębokie przekonanie, że piszemy tym samym nową kulturalną tradycję naszego miasta, że i kolejne pokolenia, kiedyś wspominając coraz bogatszą jego historię, będą pamięcią sięgać do tych chwil wzruszających, pięknych, uznioślających, których my dzisiaj jesteśmy aktywnymi świadkami. Drogie mamy, bo również tradycją stało się, że to preludium festiwalowe odbywa się w okolicy dnia waszego święta, także naszego, bo każde wasze dziecko nosi w sercu tą wdzięczność. Nosimy ją także jako ojcowie, bo dzięki wam doświadczamy radości i cudu tacierzyństwa. Przyjmijcie najlepsze, najserdeczniejsze i najcieplejsze życzenia. Wszyscy wspólnie sądzimy, że tym koncertem sprawiamy wam z tej okazji miły upominek. To nie jedyny powód do świętowania w tych dniach. Dziś przypada święto samorządu terytorialnego, który wszyscy razem, mieszkańcy miasta, mieszkańcy okalających nas zaprzyjaźnionych gmin, tworzymy. I jako członkowie tej lokalnej społeczności dbamy o jej zrównoważony rozwój. Dbamy nie tylko o jej infrastrukturę, rozwijając drogi, ronda, chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, parki, szkoły, o edukację, o sport, ale także o kulturę, bo jest fundamentem spajającym wspólnotę. Ta kulturalna treść wspólnoty wykuwała się w Bielsku Podlaskiej także dzięki wyjątkowej postaci patrona naszego festiwalu. I to właśnie jego pamięć, wielkiego Bogusława Kaczyńskiego, czcimy, realizując ten festiwal wspólnie z przyjaciółmi Bogusława Kaczyńskiego, członkami Fundacji Orfeo, którzy ją razem z Bogusławem Kaczyńskim niegdyś założyli, a dziś kontynuują to jego piękne dzieło, znajdując w tym procesie wdzięcznych, zaprzyjaźnionych partnerów w społeczności miasta, które pokochał, bo to w nim przyszedł na świat i spędził w nim swoją młodość. Ta tradycja, która spaja naszą społeczność, ma nie tylko kulturowy, kulturalny charakter, bo w tym roku przypada także okrągła setna rocznica utworzenia w Białej Podlaskiej Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Już przed 100 laty Biała Podlaska zaistniała nie tylko na mapie Polski, ale również Europy i świata jako ważny ośrodek przemysłowy w pionierskiej wówczas dziedzinie przemysłu. Mnóstwo ciekawych faktów dziś na ten temat usłyszymy. Jesteśmy wdzięczni i dumni, że członkami naszej społeczności, dziś obecnymi wśród nas, także wśród festiwalowej publiczności, są przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. Czołem, panowie! Wśród przyjaciół naszego miasta i wśród nas był i wciąż pozostanie w naszych sercach cudowny lekarz, wielki społecznik, nasz radny miejski, radny samorządu województwa, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ziemi bialskiej, Riad Hajdar. Odszedł. Proszę wszystkich, byśmy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Riad był niezwykle ciepłym, serdecznym, miłym i życzliwym człowiekiem o wyjątkowo wesołym usposobieniu, pełnym aktywnego poczucia humoru. Wspierał nasze starania w organizacji festiwalu, uczestniczył w poprzednich koncertach i zawsze czerpał największą radość z wesołego bycia razem, pozostając w przekonaniu, że tego właśnie sobie życzy, byśmy dziś radośnie przeżywali muzyczne uniesienia. Pozostańmy w tej dobrej atmosferze i wspaniałym nastroju, ciesząc się
tym pierwszym z koncertów piątej jubileuszowej edycji festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego. To jest około 20 lat, mają swoje ścieżki, które mią i nie znają. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów. Romantyczni, zarumieni między nami, pośród spadających gwiazd. O, i ona pierwszy raz zapatrzyli tylko w siebie zakochani. Starsi i młodsi, bo w naszych szkołach świetnie idzie edukacja o naszej miejskiej tradycji, na pewno wiedzą, co oznacza skrót PWS. Już pan prezydent nas uprzedził. Oczywiście Podlaska Wytwórnia Samolotów, która działała tu w okresie międzywojennym i była wielką fabryką zatrudniającą setki pracowników. Przed drugą wojną światową w Białej Podlaskiej mieszkało około 20 tysięcy Bialczan. Nieprzyjezdnych. Można przyjąć, że prawie w każdej rodzinie był przynajmniej jeden pracownik PWS-u. Kilka dekad później do Białej Podlaskiej powrócili piloci i właśnie te tradycje kultywuje obecnie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP przy wsparciu ich wspaniałych małżonek. I na ręce pana majora Mirosława Jońskiego i pana pułkownika Franciszka Ostrowskiego oraz ich wspaniałych obecnych tu żon. Witamy wszystkich członków stowarzyszenia. Ogromne brawa i bardzo dziękujemy za wszystko, co państwo dla nas robicie. Wspaniali ludzie. Brawa. Wspominając niezwykłe dzieje tej fabryki, wybierzemy się dzisiaj z państwem w niesamowitą podróż. Będzie to muzyczny lot do gwiazd z udziałem wyjątkowych artystów, a gwiazdami wieczoru będą Ewa Uryga i Michał Gasz. A podczas całego koncertu towarzyszyć nam będzie orkiestra swingowo-rozrywkowa Lotarsi pod dyrekcją Dawida Dziwoki. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other words call my home. Other words, baby, kiss me.